Naszym gościem Mametka Lidow. Witaj, Mamet. Cześć, witam. Mamet, zmęczony, ale szczęśliwy? Oczywiście, że tak. Ja jestem zmęczony strasznie, ale cały czas jestem szczęśliwy i chyba jeszcze do czego będę. Pokonałeś mistrza Sengoku. Powiedz, jakie to uczucie? Pozostał niedosyt, że walka nie była o tytuł? Jakby tak, no ale no co zrobić, no to jest prawo mistrza, nie bić się od razu o pas. Biłem się, wygrałem. Może kolejna walka z nim, w kolejnej walce uda mi się zabrać po pas, no zobaczymy. Właśnie, będzie rewanż. Uważasz, że zgodzą się na to, żeby była walka rewanżowa? Pokonałeś go chyba dość niespodziewanie, bo komentatorzy raczej na początku walki zbyt wiele o tobie nie wspominali. Dopiero zszokowani pod koniec zaczęli mówić, że zawodnik z Polski zrobił niespodziankę na ringu w Japonii. Ogólnie w Japonii i w Stanach były w 99% postawiali na Santiago. Ale ja mówiłem wcześniej, że w Polsce MMA nie jest na poziomie takim, że możemy się wstydzić i tak dalej, coś takiego naszego MMA, nie? Nasze MMA jest na dobrym poziomie w Polsce. Mówię o zawodnikach w Polsce. Myślę, że każdy z nas zawodnik, który w tej chwili bije się zawodowo w MMA w Polsce, spokojnie może dać radę w każdym zawodnikiem na świecie. Spełniło się jakieś twoje marzenie gali w Japonii. Teraz porównaj to do polskiej gali KSW. Jest duża różnica z tego, co widziałeś? Chciałbyś tam jakby na stałe teraz zagościć na ringach japońskich? Mamy o tyle dobrze, że mamy taki kontrakt, że ja nadal chcę walczyć w KSW. Chcę walczyć przed publicznością polską, bo stąd zaczynałem i tutaj będę się bił. Jak mogę, jak będę mógł, to będę cały czas się w Polsce bił. Więc to nie będzie tak, że będę się tylko w Japonii czy tam, czy tylko w Stanach. Staram się to tak załatwić, żeby mój menadżerowie otwierali kontrakt tak, że miał szansę bić się w Polsce. Twoje marzenia, plany na dalszą karierę? Jest szansa na UFC? Tak, oczywiście. Wcześniej było rozmowa, wszystko było, tylko że o ile wiemy, UFC najpierw musi zobaczyć to, tam i tak dalej, te stawki są za małe, to najlepszą teraz propozycję i złożyło Sengoku i na razie idziemy w tym kierunku. Czyli czekamy na twój rewanż, czy raczej na walkę już na KSW? No tutaj mi ciężko powiedzieć, nie? Tutaj bym trzeba było usiąść, bo muszę usiąść z menedżerami, porozmawiać, bo musimy poustalać parę rzeczy. Czy bicie następną walkę? Na pewno będzie następna walka 3-4 miesiące w Sengoku i może w tym roku w KSW. Dobra, dzięki wielkie. Dziękuję. Znaczy następnym roku, nie w tym roku. Okay. Zdrawiam wszystkich strzelników boxing news.pl.